Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie pomówili troszeczkę o opuszczonym D, czyli dropped D z angielskiego. Słuchajcie, cała sprawa polega na tym, aby ostatnią E strunę obniżyć o cały ton. Po takim zabiegu mamy tutaj oktawę, prawda? Co to nam daje? Więc przede wszystkim wszystkie struny tworzą ładną harmonię, prawda? Bo tu mamy D, tu mamy A od góry basowej i tu mamy D. Jeśli do tego dodamy nawet kawałek akordu D-dur, mamy bardzo fajną harmonię, prawda? Więc chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj pograli jeden lick i chciałbym się z wami podzielić swoimi takimi ulubionymi miejscami, które ogrywam przy stroju opuszczonym D, prawda? Więc no słuchajcie, jak mamy normalny, klasyczny strój, więc wszystkie nasze zagrywki bardzo często koncentrują się w tym miejscu, na siódmym progu, trzeci palec jest, bo tu mamy w basie, a ja teraz nie uderzę, bo mam przestrojone, prawda? Jeżeli mamy dropped D, więc co się dzieje? W zasadzie dźwięki są podobne, które możemy sobie ogrywać, z tym, że przesuwamy je o step niżej, bo tu mamy pustą strunę E, która jest w tej chwili opuszczonym do struny D, opuszczoną struną. I zwróćcie uwagę. Tu dzieją się teraz ciekawe rzeczy, podobnie jak tutaj, z tym, że przesuniemy je. I tu zawsze mamy na koniec, na rozwiązanie naszej frazy, dobrze brzmiące wszystkie struny. A więc zachęcałbym do ogrywania tych miejsc, prawda? Czyli ja jestem na trzecim progu, prawda? Trzeci, piąty mnie głównie interesuje, na trzech basowych strunach, zwróćcie uwagę. Możemy jeszcze sobie więc zachęcam, żeby pokopać tutaj w tej baksiczce, tutaj w tym boku. Wszystkie chwyty dozwolone, jeżeli będziemy grali trzeci, piąty próg na ostatnich trzech strunach, prawda? Jeszcze, co może się wam przydać, prawda? Więc ja bardzo często idę z tym kawałkiem D do piątego i do siódmego. Zwróćcie uwagę, jak to brzmi. Prawda, więc popróbujcie sobie, prawda, używać tu, możemy przez D. To jednak brzmi najlepiej, wiecie, te dwudźwięki, które są częścią D-dur. Możemy również sięgnąć tutaj do progu dziesiątego, gdzie mamy D, prawda, i ograć troszeczkę. Więc jak usłyszycie, to ma bardzo specyficzną taką harmonię, brzmienie. A więc to się zazwyczaj się słyszy w muzyce folkowej, wiecie, to dropped D. I następnym użyciem tego dropped D jest, słuchajcie, jest sprawa dla gitarzystów metalowych, więc oni bardzo często grają dropped D, to daje im to ciężkie brzmienie, prawda? Może dodajmy troszeczkę drive. Prawda, więc
jeżeli ktoś z was lubi metal, Dropped Deep wam otworzy szeroką drogę, prawda, do robienia metalowych klimatów. I jeszcze ja w tych metalowych rzeczach polecałbym, wiecie, grać w takim układzie. Czyli tu mam górę, uderzam, a nie basowe struny. I tu uderzam od D struny w dół. To mi daje taki, wiecie, luźny rozkład palców. Oczywiście to robi ten układ wszędzie, z tym, że ja mam bardzo takie klasyczne poczucie harmonii, jak słyszycie, więc mi to musi być tak. Więc to są te miejsca, które możemy sobie ogrywać, wiecie. Chciałbym, żebyśmy się to tak ogólnie, chciałbym, żebyśmy teraz się skupili na tej zagrywce, którą grałem na początku, wiecie. Żebyśmy sobie o tym powiedzieli. To jest właśnie, opiera się na opuszczonym D, na Dropped D. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli sobie tak pograć, więc ja robię taki pull-up i automatycznie uderzam pustą strunę D. Potem szat z góry taki, wytłumiam wszystko i uderzam od dołu dwie struny D i A, czyli jest. I dogrywam przez wszystkie trzy struny. Słuchajcie, ważne jest, żeby zrobić ten, żeby stłumić to po tym. Potem możemy sobie pójść do H. I mean, to już nie będzie H, pójść na siódmy próg. Pójść do piątego. I sobie. I słuchajcie, ważne jest, żeby wykopać to D, bo to jest najważniejszy smaczek, czyli zrobić ten pull-up i zrobić. O tym D mówię, żeby to zaznaczyć. I żeby zrobić to, stłumić. Popatrzmy przez chwilę może jeszcze na prawą rękę, prawda? Więc ja będę grał ten riff, to jest. Czyli ja robię. I tu zupełnie podkręcam te, jak gram trzeci i piąty. Prawie takie shuffle lekkie, prawda? Więc słuchajcie, to tak króciutko podzieliłem się z wami kilkoma uwagami na temat Dropped D. Przypominam, że fajne miejsce do grania jest tutaj przy Dropped D. Prawda? Bo tu mamy D w basie i tu mamy dźwięk D. Nie zapominajcie również o tym, że możemy ograć figurki typu i pójść na piąty próg i siódmy.
Prawda? Ja tak sobie to nic tu nie gram ciekawego, tylko chcę wskazać, prawda, zwrócić waszą uwagę na miejsca, w którym mamy za free fajną harmonię, prawda, w których nam brzmi dobrze. Słuchajcie, przypominam, to jest Dropet D, czyli moja D-struna jest zdublowana przez oktawę na strunie E, którą obniżyliśmy sobie o cały próg, cały step w dół, prawda? Cały ton w dół. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Dziękuję ostatnim subscribers. Pozdrawiam cieplutko. And see you next time. Take care, guys. Bye bye. We'll be right back.